dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku kosmetycznym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o produktach z filtrami. Dopytujecie, prosicie, żebym zrobiła taką aktualizację, bo ostatnie filmy pojawiły się już jakiś czas temu, więc zaczynamy, muszę trochę nadrobić ten temat, ale tak abstrahując od dzisiejszego tematu, nie zwracajcie uwagi na mojego siniaka na szyi, który jest po zabiegu. Niestety, walczę z nim i mam nadzieję, że treść dzisiejszego filmu mimo wszystko odwróci Waszą uwagę od tego czegoś. Zaczynamy. Moi drodzy, jak widzicie po temacie dzisiejszego filmu, porozmawiamy sobie o produktach z SPF z tej wyższej półki. Dlaczego taki temat? Ponieważ są tutaj na moim kanale osoby, które po pierwsze lubią inwestować swoje pieniądze w nieco droższe kosmetyki i nie mają z tym absolutnie żadnego problemu, ponieważ dopytują mnie o produkty marek, powiedziałabym, bardziej selektywnych, właśnie droższych marek, i takie produkty ich interesują. Zwracają uwagę na działanie, niekoniecznie na wszystkie substancje, które znajdują się w składzie. Ważne, żeby był to produkt, który będzie naprawdę działał, który będzie super sprawdzał się pod makijażem, który nie będzie wybielał, z którego będziecie zadowoleni, który super będzie sprawdzał się pod makijażem, a być może też jeszcze będzie miał jakieś dodatkowe substancje aktywne, które będą fajnie wpływały na naszą skórę. Czyli podsumowując, mają to być genialne perełki, moim zdaniem, które mogę Wam spokojnie polecić i które są warte swojej ceny. No i dzisiaj właśnie taki temat, wyróżniłam piątkę, ale w opisie do dzisiejszego filmu zostawiłam Wam linki jeszcze do dwóch produktów, które no nie zmieściły się w tej topowej piątce, natomiast uważam, że są również bardzo, bardzo fajne. Lecimy z tematem, zaczynamy od pierwszego kosmetyku. Pierwszy kosmetyk jest to produkt z filtrem, krem z filtrem, który jest stosunkowo nowym dla mnie produktem, bo używam go od jakiegoś czasu, ale jestem w nim zakochana, jestem nim zachwycona i wiem, że będę do niego regularnie wracać. Jest to marka, proszę bardzo, Hydro Peptide. Pewnie część z Was o nim słyszała, kartonik mi spadł. Pewnie część z Was o nim doskonale już słyszała, wie, zna tę markę. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest stosunkowo nowy produkt. Stosuję go na przestrzeni ostatnich tygodni. Zabrałam go ze sobą do Włoch, żeby też zobaczyć, jak sprawdzi się w cieplejszym klimacie. I muszę Wam powiedzieć, że tak, zdecydowanie tak. Jest to Solar Defense Non-Tinted SPF 50. O ile się nie mylę, jest też dostępna wersja 30. Ja właśnie stwierdziłam, że przetestuję 50. Zwróćcie uwagę, mamy bardzo fajne opakowanie, czyli tubkę zakończoną pompką. Ja uwielbiam takie rozwiązania. Przydatność tego filtra to 12 miesięcy. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie linki do wszystkich produktów. I teraz tak, co my tutaj mamy? To jest, słuchajcie, filtr, który ma też niby działać trochę przeciwzmarszczkowo, ale idealnie sprawdzi się między innymi do skór suchych, wrażliwych, dojrzałych. Chociaż marka informuje o tym, że jest to produkt, który sprawdzi się tak naprawdę do każdego typu skóry. Moim zdaniem najlepiej właśnie sprawdzi się do skór suchych, mieszanych, normalnych, naczynkowych, dojrzałych. Ze względu na swoją między innymi fajną kremową konsystencję i to, że też będzie super nawilżał naszą skórę. No właśnie, ta jego konsystencja, co my tutaj mamy? Mamy tutaj produkt o bardzo przyjemnej, takiej właśnie kremowej, lekko kremowej konsystencji, który super pracuje na skórze. Bardzo fajnie się go rozprowadza. I teraz, podczas rozsmarowywania tego produktu, on zmienia tą swoją barwę i ja mam wrażenie, że zmienia się na taką taki lekko opalizujący kolor. Nie wiem, czy będziecie mieli, czy mieliście kiedyś okazję stosować takie lekko opalizujące produkty. Ten właśnie taki jest. To jest taki bardzo, bardzo fajny efekt na skórze, bo
Nie ma tutaj mowy o macie, tylko o takim satynowym wykończeniu. Nie ma tego błysku takiego na skórze. I to, co jest najważniejsze, nie ma w jego przypadku tego wybielania naszej skóry. Czyli absolutnie też nie widać tego filtra pod podkładem, to na czym nam zależy. I tutaj sprawdzałam, jak to wygląda w momencie, kiedy na przykład robimy sobie zdjęcia, czy ta nasza skóra nie jest bardziej rozjaśniona na twarzy, na szyi, jak to wygląda pod kamerą. I powiem Wam, super. Mamy tutaj oczywiście ochronę UVA, UVB oraz infrared, czyli podczerwoną i R. I mamy też bardzo fajne filtry w składzie oraz substancje aktywne. Jak możecie widzieć na przebitkach, wrzuciłam Wam pełny skład i zwróćcie uwagę, jest on bardzo bogaty oraz wyróżnione kompleksy, które marka zastosowała w tym produkcie. Jeśli sobie popatrzymy na te składniki INSEE, to znajdziemy tam przede wszystkim łagodzącą alantoinę i pantenol, biotynę, nawilżający kwas hialuronowy, mamy niacynamid, ale mamy bardzo dużo ekstraktów roślinnych, mamy mineralne filtry i mamy też lotne silikony, czyli takie, które będą sprawiały, że ta konsystencja będzie bardzo przyjemna i super będzie się ją rozprowadzało na skórze, ale w kontakcie ze skórą już pomału zaczną się one ulatniać, więc absolutnie nie musicie się tym przejmować. To są tylko substancje, które będą tworzyły formułę tego produktu i właśnie przez to jest ona aż tak genialna. No, musiałabym Wam to pokazać, może kiedyś zrobię na moim Instagramie, jak cudownie ten produkt pracuje na skórze i przez to też jak fajną ma formułę, super wykonuje się na nim makijaż i odnosicie takie wrażenie, jakby ten makijaż był wykonywany na bazie, ale nie silikonowej, na takiej bazie wygładzającej. I bardzo dobrze makijaż trzyma się na tym właśnie podkładzie. Oczywiście pamiętamy o tym, że filtry dodajemy w ciągu dnia, tak mniej więcej przy 50 około 2 godzin, ale ja dzisiaj nie będę na ten temat się rozwodzić. Natomiast zdecydowanie polecam z czystego serca ten właśnie filtr. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i uważam, że jest wart swojej ceny. Nie są to małe pieniądze, ale jest to naprawdę bardzo dobry kosmetyk. Nie podrażnia, nie przesusza, nie pojawiły się na mojej skórze żadne wypryski, niespodzianki, żadne zaczerwienienie, makijaż się nie ścierał. No naprawdę, słuchajcie, same plusy. On jest też bezzapachowy, więc coś dla osób, które nie lubią kosmetyków z zapachami. Świetny, świetny produkt. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, to jest też taki, powiedziałabym trochę moim zdaniem, dla mnie kultowy produkt, ponieważ był to jeden z pierwszych produktów marki, który poznałam i do którego uwielbiam wracać. Znowu, nie jest to najtańszy produkt, ale uważam, że jest wart swoich pieniędzy, między innymi ze względu na jego działanie, jego formułę, to jak się trzyma makijaż, jak on pracuje na skórze, jakie ma substancje aktywne w składzie. Nie mam go tutaj dzisiaj przy sobie, natomiast wielokrotnie wspominałam o nim na moim kanale. Jest to z tej serii przeciwzmarszczkowej filtr z SPF 50 od marki Dermalogica. Ja w ogóle markę Dermalogica bardzo lubię, lubię do niej wracać, mam kilka takich swoich ukochanych produktów, między innymi właśnie ten filtr. Dlaczego on jest taki fajny? Bo to jest propozycja dla osób, które mają skórę dojrzałą i mają skórę moim zdaniem mieszaną też trochę w kierunku tłustej, bo on ma bardzo fajną, lekką formułę. Też super się rozprowadza, absolutnie nie lepi się, nie klei na naszej skórze, ale właśnie przez tą konsystencję, taką mleczną, taką emulsję powiedziałabym, będzie to coś wspaniałego dla osób, które nie lubią takich treściwych, tłustych konsystencji przy filtrach. Tak jak powiedziałam, jest to produkt z serii przeciwzmarszczkowej, więc w składzie tego filtra znajdziemy substancje, które będą dodatkowo też wspierały naszą skórę. I uważam, że jest to też taki produkt, w ogóle wszystkie te produkty, o których Wam dzisiaj opowiadam, to są takie kosmetyki, które mogą spokojnie zastąpić Wam krem w ciągu dnia. Czyli ten krem poranny, krem dzienny. Możecie nałożyć serum
a później na to serum nałożyć bezpośrednio filtr i będzie ok. Jeśli oczywiście będziecie odczuwać, że wasza skóra potrzebuje większego nawilżenia, no takiej bardziej większej dawki tego kosmetyku, żeby i makijaż się lepiej trzymał i żebyście wy nie mieli takiego odczucia też przesuszenia po jakimś czasie, napięcia, ściągnięcia, no to oczywiście nakładamy serum, krem, a później nakładamy sobie filtr przed makijażem. Pamiętajcie, filtry to jest zawsze ostatni etap naszej pielęgnacji. No i właśnie, nawiążę jeszcze raz do tego filtra od marki Dermalogica z SPF 50. Też ma bardzo fajną ochronę. A co znajdziemy jeszcze w jego składzie oprócz filtrów? Jest to kolejny kosmetyk o, powiedziałabym, rozbudowanym, bogatym składzie. I oprócz właśnie tych filtrów organicznych, filtrów nowoczesnych, mamy także olejki i ekstrakty roślinne, mamy mocznik, mamy lecytynę, witaminę S, kwalan, glukonolakton, lizynę, argininę, peptydy, kwas hialuronowy. Sami zwróćcie uwagę, ile tutaj jest fajnych substancji aktywnych. Ile jest właśnie takich substancji, które będą działały przeciwzmarszczkowo, lekko ujędrniająco na naszą skórę, wygładzająco, nawilżająco, jak choćby ten kwas hialuronowy, czy te peptydy, czy arginina. Super, plus te ekstrakty roślinne, bardzo fajne dopełnienie, czyli nie jest to tylko i wyłącznie zwykły produkt z ochroną przeciwpromieniowaniu, ale jest to również produkt pielęgnacyjny. Lecimy dalej z trzecim kosmetykiem. Jest to produkt, który stosowałam w okresie zimowym, między innymi ze względu na to, że stosowałam również retinol i chciałam takie połączenie z filtrem, który będzie nieco gęstszy, bardziej treściwy, ale również będzie miał wysoką ochronę i fajnie działał na moją skórę. I został mi polecony ten oto filtr od marki Eisenberg. Wy wiecie, że ja markę lubię i niedługo przygotuję dla Was materiał na temat tej marki, ale to jest, słuchajcie, filtr z serii Pure White, bo o ile dobrze pamiętam, marka Eisenberg ma również w ofercie całą linię przeciwsłoneczną i tam też jest taki jeden filtr, on był w pomarańczowej tubce. Nie wiem, czy ta tubka nie zmieniła koloru, ale kiedyś był właśnie pomarańczowy i to też był jeden z pierwszych produktów marki Eisenberg, po który ja zaczęłam sięgać i który bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. Natomiast, no tak jak mówię, postanowiłam, że wypróbuję nowy filtr i tutaj mam fajne opakowanie z pompką, o, tak jak widzicie, no wiadomo. Bardziej ekskluzywne, przydatność od otwarcia 6 miesięcy, wysoką ochronę 50 ml. I uważam też, że to jest świetna propozycja dla osób, które posiadają szczególnie skórę suchą, przesuszoną lub też właśnie stosują retinol i na początku ta skóra jest taka napiętna, ściągnięta, delikatnie się złuszcza, więc taka gęstsza konsystencja, bardziej treściwa, będzie też dla Was fajnym ukojeniem na Waszej skórze. Zniweluje Wam ten efekt napięcia, właśnie takiego nieprzyjemnego ściągnięcia, da Wam też to nawilżenie, które jest bardzo potrzebne. Ale mimo wszystko, mimo tego, że mamy tę konsystencję białą, taką kremową, to absolutnie niech Was to nie zraża, ponieważ ten filtr również nie zostawia takiej białej warstwy na naszej skórze, tego czego nie lubimy. Nie wybija się absolutnie pod podkładem. On po prostu po nałożeniu zaczyna na skórze pracować, zmienia się w taką bezbarwną warstwę. Nie jest ona absolutnie tłusta, nie jest ona lepka. Można na nim fajnie wykonać makijaż i też, tak jak mówię, tak jest skomponowana, że nie ma tego efektu wybielania. Co jeszcze bym chciała dodać? Składniki aktywne, które znajdziemy również w tym produkcie, bo oprócz filtrów organicznych, oprócz filtrów mineralnych, mamy również inne substancje aktywne. I wśród nich znajdziemy między innymi wiele ekstraktów, bardzo fajnych ekstraktów roślinnych, emolienty, mamy witaminę E i witaminę C, mamy bisabolol, mamy alfa-arbutynę, mamy ferment też bardzo fajny dla naszej skóry, czyli można by było powiedzieć, działamy też troszeczkę w kierunku naszego mikrobiomu, co jest bardzo istotne. No ta witamina E i witamina C, świetne połączenie, alfa-arbutyna, czyli można by było powiedzieć, że ten produkt jest nie tylko produktem chroniącym naszą skórę przed promieniowaniem, ale mamy tutaj również działanie antyoksydacyjne, mamy działanie przeciwzmarszczkowe i podobno też ten filtr działa w taki sposób, że chroni naszą skórę przed powstawaniem nowych przebarwień. Czyli jeśli jesteście osobami, które niestety mają skłonną skórę do przebarwień,
to warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem. Moja przedostatnia propozycja dla Was jest to marka Estée Lauder, którą też, jak wiecie, bardzo lubię. I w tym roku sprawdziłam specjalnie jeden z filtrów, który jest oferowany właśnie w marce, dostępny w marce. Jest to ta droższa linia, a bardziej zaawansowana, czyli Pro Perfekcjonist. Ja z tej linii też już przetestowałam sobie kilka kosmetyków i na przykład powiem Wam, że uwielbiam ampułki, które ciężko jest dostać, ale są genialne, tam z witaminą C, z witaminą E, z lukrecją, super działają, tak rozjaśniająco na skórę, ale dzisiaj rozmawiam sobie o filtrach. No i właśnie, dzisiaj chciałabym polecić Wam ten filtr od marki Estée Lauder. Dlaczego? Przede wszystkim uważam, że będzie to świetna propozycja dla osób posiadających skórę mieszaną i tłustą. A to dlatego, że filtr ma taką przyjemną żelową konsystencję, która bardzo fajnie pracuje na skórze, szybko się rozprowadza i bardzo szybko się wchłania. Idealnie też sprawdzi się pod makijaż, nie lepi się, nie klei, nie ma absolutnie mowy o warstwie tej wybielającej, której my nie znosimy, nie przebija pod podkładem i ma też bardzo przyjemny, taki delikatny zapach, który szybko ulatnia się ze skóry. Jest to filtr, który absolutnie nie podrażnia naszej skóry, nie powoduje przesuszenia, ale będzie mieć też dodatkowe działanie ze względu na substancje aktywne, które w nim znajdziemy. I jak zerkniecie sobie na skład, to zauważycie, że jest tam bardzo dużo fajnych ekstraktów roślinnych. Mamy oczywiście filtry, które będą chroniły naszą skórę, ale oprócz tego znajdziemy też cukry, które wspaniale działają na naszą skórę, kofeinę ujędrniającą, drenującą, cholesterol, skwalan, które będą wpływały na naszą barierę hydrolipidową. Mamy witaminę E. Naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie skomponowany skład. Tutaj też jeszcze muszę zwrócić uwagę na chwilę na tą konsystencję, o której Wam mówiłam, bo tak mi się przypomniało, że to nie jest, mimo tego, że polecam ten filtr do skóry mieszanej i tłustej, to nie jest filtr matujący. On pozostawia taką satynową warstwę na naszej skórze, ale przepiękną satynową warstwę i przez to też właśnie makijaż będzie fajnie na tym filtrze wyglądał. Ta skóra jest taka wygładzona, więc jeśli na przykład cierpicie na jakieś tam delikatne zmarszczki, czy potrzebujecie produktu właśnie takiego lekko ujędrniającego, to myślę, że to będzie dla Was bardzo fajna propozycja i też jako posiadaczka skóry mieszanej informuję, że absolutnie nie ma mowy tutaj o jakimkolwiek zapychaniu porów, ale kwestia zapychania porów niekoniecznie zależy od filtra. Może kiedyś podejmę ten temat i wyjaśnię Wam dokładnie, o co tak naprawdę tutaj w tym wszystkim chodzi, jak stosować kosmetyki, żeby tego problemu nie było. Także słuchajcie, świetny krem od marki Estée Lauder, bardzo fajna konsystencja, bardzo fajne substancje aktywne i przede wszystkim działanie. I na zakończenie dzisiejszego filmu będzie propozycja kropli. Kropli z SPF. A dokładnie jest to marka Rodial. Na stronie internetowej, w sklepie, gdzie możemy dostać ten produkt, mamy informację, że jest to serum przeciwzmarszczkowe z wysoką ochroną. Ja bym powiedziała, że jest to bardziej filtr z wysoką ochroną, dodatkowo działający na naszą skórę ze względu na składniki aktywne, które w nim znajdziemy. Ale dlaczego właśnie taki produkt? Otóż swego czasu też tutaj w mediach społecznościowych, w internetach, jak to się mówi, na YouTubie, dziewczyny bardzo głośno mówiły o kroplach, kroplach z SPF. No i pomyślałam sobie, że ja takie krople przetestuję, zresztą pokazywałam Wam na moim Instagramie, kiedy te krople stosowałam, jakie stosowałam, jakie nakładałam i muszę Wam powiedzieć, że według mnie to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Chociaż nie do końca podoba mi się opakowanie, bo mamy tutaj buteleczkę z pipetą i pod koniec tego opakowania miałam troszeczkę problem, żeby wyciągnąć, wybrać tam te kropelki z opakowania. Więc fajnie by było, żeby to jednak mimo wszystko nie były, był to produkt taki lekki właśnie, delikatny, lekki w swojej formule, ale w innym opakowaniu, tylko że pytanie, czy wtedy będzie on nazywany kroplami? Bo jak sobie zerkniecie na te wszystkie produkty właśnie nazywane jako krople z SPF, to one zazwyczaj są właśnie z taką pipetką. Może chodzi tutaj o sposób aplikacji? Być może. No dobra, wracamy do tego produktu. Dlaczego Wam go dzisiaj polecam? No właśnie między innymi ze względu na tę swoją konsystencję. Bardzo lekką i wodnistą.
I tutaj znowu mamy też ten efekt. Mimo tego, że konsystencja jest biała, to przy rozprowadzaniu jej na skórze, przy pracy na skórze, odnosimy wrażenie, że ona jest taka lekko opalizująca. Wiecie co, tak sobie teraz myślę, że większość tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, to są właśnie takie produkty, które dają ten efekt opalizujący. I z tego co ja zauważyłam, to taki efekt na naszej skórze daje nam dodatkowo taką promienną cerę, że fajnie to wygląda pod podkładem, ale nawet jeżeli będziemy tylko stosować samodzielnie taki filtr i nie robić sobie makijażu, to ta skóra będzie wyglądała na taką zdrową, świeżą, taką pełną blasku. To jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo tak jak nie robimy tej białej takiej powłoki na naszej skórze, czy też są zwolennicy może i takiego zmatowienia skóry, to ja na przykład uważam, że już w wieku powyżej 30, a zwłaszcza jeśli jesteście posiadaczkami skóry dojrzałej i suchej, to taki efekt satynowy na naszej skórze, takiego właśnie blasku, taki ten efekt opalizujący, sprawi, że ta wasza skóra będzie bardzo fajnie wyglądała w ciągu dnia, czy kiedy będziecie sobie dokładać ten produkt, no i też jest ten ciekawy efekt pod podkładem. Ok, krople. Tak jak powiedziałam, mamy tutaj opakowanie z pipetką, więc ten sposób aplikacji jest jak dla mnie taki średni, ale do przeżycia. Natomiast istotny jest sam produkt. I znowu jak zerkniecie sobie na skład, to skład tych właśnie kropelek jest bardzo rozbudowany, jest taki dosyć obszerny. I znajdziemy w nim wiele fajnych substancji aktywnych, oprócz tego, że mamy filtry. Czyli znajdziemy tutaj między innymi ekstrakty i olejki roślinne. Znowu mamy bisabolol, mamy lecytynę, ale mamy też kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jak najbardziej wskazany. I ten kwas hialuronowy będzie rzeczywiście, mimo tego, że mamy taką wodnistą konsystencję, po nałożeniu tego filtra dawał efekt nawilżenia na naszej skórze. Więc nie będzie mowy tutaj przy stosowaniu tych kropelek takiego ściągnięcia, napięcia, przesuszenia, wręcz odwrotnie. No tak jak mówię, marka twierdzi, że jest to serum pielęgnacyjne, przeciwzmarszczkowe, więc rzeczywiście patrząc na te substancje aktywne, te ekstrakty i olejki, można by było pójść w tym kierunku. Więc mamy tutaj dwa w jednym, produkt dający nam ochronę oraz produkt pielęgnacyjny. No, ale słuchajcie, rzeczywiście te krople bardzo fajnie sprawdzają się pod makijażem i to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla tych z Was, które robią sobie makijaż i potrzebują dołożyć produkt z filtrem w ciągu dnia, na przykład na ten makijaż. Bo takie kropelki możemy delikatnie tą konsystencję wodnistą wycisnąć sobie na czystą gąbkę do makijażu i wtłoczyć w naszą skórę takimi właśnie ruchami tutaj odbijającymi w naszą skórę, żeby sobie, jak to się mówi, doaplikować filtr w ciągu dnia, dodać sobie dodatkowej ochrony właśnie takim SPF. To jest zdecydowanie lepsza formuła i lepsze rozwiązanie niż wszelkiego rodzaju filtry kremowe i żelowe, właśnie takie kropelki, takie wodniste konsystencje. Świetne, świetne rozwiązanie. Także myślę, że możemy sobie już zakończyć ten dzisiejszy film. Poleciłam Wam takie moje perełki, które odkryłam w ostatnim czasie, na przestrzeni, powiedziałabym, ostatniego roku. Ja filtrów zużywam bardzo dużo, testuję też bardzo dużo, żeby mieć porównanie. Oczywiście będzie film o tańszych kosmetykach, będzie film o drogeryjnych perełkach, będzie film o dermokosmetykach. No i też polecę Wam kilka produktów, które przetestowałam właśnie na przestrzeni ostatniego roku, jeśli chodzi o dokładanie na makijaż, bo też mnie o to prosicie. Także będą te filmy, czekajcie spokojnie. Mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię, bo dużo tego jest. Ale mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość przynajmniej tych osób, które lubią właśnie produkty droższe, mają więcej gotówki, chcą przeznaczyć więcej gotówki, nie mają z tym problemu, szukają fajnych kosmetyków w markach selektywnych i myślę, że te właśnie mogę Wam, te filtry, o których dzisiaj Wam powiedziałam, mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Kochani, tym akcentem mogę się już z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do końca. Przypominam o linkach, które macie oczywiście w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!